Cześć, tutaj Grzesiek. Witam ze szlaku Continental Divide z miasteczka Rolling w stanie Wyoming. Za mną już 2600 km szlaku Continental Divide i dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam o butach Chiruka Tasmania, które używałem przez 1300 km w stanie Colorado, no i na początku stanu Wyoming. Na początek może wygląd zewnętrzny tych butów. Buty może z wyglądu nie są super wystrzałowe, nie są butami, które przyciągają na pewno uwagę estetów, ale jest to bardzo ciekawy i dobry but. Cholewka wykonana prawdopodobnie chyba z nubuku, tak mi się wydaje. No i na membranie Gore-Tex, podeszwa, jest to jakaś podeszwa autorska Chiruki, nie jest to żaden Vibram, no ale o tym za chwilę będę mówił. Wkładki Chiruka, rzecz bardzo fajna, bardzo bym powiedział wygodna, idealna właśnie do tych butów. No i zacznijmy od tego, co mi się w tych butach podobało, a co nie do końca. Buty bardzo fajnie się sprawdziły w Colorado. Były one na Gore-Texie. W stanie Colorado dosyć sporo wędrowałem po śniegu, po podmokłych terenach związanych właśnie z topnieniem śniegu i powiem szczerze, te buty mnie ani razu nie przemokły. One przemakały i czułem dopiero wilgoć wtedy, kiedy woda wpadała mi do środka, no bo są to buty niskie i tak naprawdę ten Gore-Tex w tych butach sprawuje się rewelacyjnie. Jeżeli chodzi w ogóle o wykonanie tego buta, po bucie prawie w ogóle nie widać żadnych śladów użytkowania. One się troszeczkę rozdarły tutaj, jeżeli zobaczycie w tym właśnie miejscu, a tak to powiem szczerze, te buty są prawie nienaruszone z zewnątrz, no ale podeszwa, która no, przeszła 1300 km, ona jest dosyć mocno starta, nie ma co się dziwić, są już dziury, guma też poodpadała, ale no, podeszwa ogólnie, no moim zdaniem powinna być troszeczkę lepsza, może na Vibramie. Te kostki gumowe, które no, tworzą tak naprawdę tą podeszwę, one są były od samego początku zaokrąglone, one moim zdaniem powinny mieć dosyć ostre krawędzie. Po śniegu się zsuwałem, po błocie się zsuwałem, po śliskich kamieniach się zsuwałem, no raczej po takim piaszczystym podłożu, jakichś takich trawach, one się dobrze trzymały, ale no ta podeszwa moim zdaniem jest troszeczkę do wymiany, może jakąś inną można by było zaimplementować właśnie do tych butów. No na siłę może i w tych butach troszeczkę bym jeszcze przeszedł, ale przede mną odcinek znowu pustynny, więc buty na Gore-Texie no nie za bardzo się tam wtedy sprawdzają. Dosyć mi się pociła stopa na tej pustyni w ostatnich dwóch dniach, ale powiem szczerze, w Colorado, kiedy ta temperatura była różna, ten Gore-Tex się bardzo fajnie sprawdzał, trzymał temperaturę, no a kiedy trzeba było, to chronił mnie przed zamoczeniem skarpet. Czy te buty bym polecił w wysokie góry na dłuższe trekkingi? No raczej chyba nie, bo one są dosyć również ciężkie, więc raczej bym poradził te buty akurat używać do takich krótszych spacerów podejściowych, gdzieś do jakichś dolinek może. One się wtedy na pewno nam bardzo dobrze sprawdzą, bo jak mówię, nie przemakają, w trudnych warunkach się na pewno nam dobrze sprawdzą, a ta podeszwa też powinna na takim łatwiejszym terenie sobie spokojnie z tym poradzić. No buty ogólnie Chiruka no znowu zaskakują wygodą. Ja na początku byłem dosyć sceptycznie nastawiony, bo ten rozmiar myślałem, że znowu coś będzie nietrafiony, ale one się idealnie dopasowały do mojej nogi i później już naprawdę się chodziło jak w chapetkach. Bardzo fajnie, nic się nie działo z moimi paznokciami, super wygodne były te buty, no i do tego ta wkładka, która również dodaje ona komfortu, którą chyba użyję również w innych butach, które będę używał teraz, takich lżejszych, bardziej górsko-biegowych, przewiewnych, no bo stan Wyoming początkowo to stan dosyć mocno pustynny, no i tam raczej nie chciałbym, żeby stopa mi się zapłaciła. No tyle o butach Tasmania, jeszcze mam nadzieję, że później opowiem o innym modelu butów od Chiruka, a na razie pozdrawiam z miejscowości Rawlins w stanie Wyoming, no i mam nadzieję do zobaczenia już z kolejnego stanu, może Montany, zobaczymy jak to będzie. Dzięki, na razie.